Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziś będzie klasyczny vlog, w którym wyrażę swoją opinię na temat tego, co odpierdziela w Polsce opozycja za wyjątkiem Konfederacji. Bo akurat to, co aktualnie się zdarzyło, dotyczy PESEL-u, Platformy Obywatelskiej z Przyległościami, Lewicy i Polski 2050, czyli całej sejmowej opozycji za wyjątkiem Konfederacji no i Pawła Kukiza. Ale oni nie są partią polityczną, więc siłą rzeczy ich to nie dotyczy. To też uzupełni trochę kanał wideo prezentacji, właśnie o materiały odnośnie opozycji, bo ostatnio tak się złożyło, że bardzo wiele dzieje się na świecie. I w związku z tym rząd Prawa i Sprawiedliwości robi bardzo wiele różnych posunięć, często moim zdaniem skrajnie niemądrych, no i trzeba je komentować, bo one się przekładają na nasze życie, a to, co się teraz geopolitycznie dzieje, to już w ogóle, drodzy państwo, bardzo, bardzo dużo. No ale okazuje się, że opozycja, tak rozumiana jak przed chwilą zdefiniowałem, też nie śpi i też działa, no i jest żenada. Tak mi się, drodzy państwo, wydaje, taki jest mój pogląd, moja opinia i chciałbym go wyrazić i uargumentować. Zanim jednak zacznę, chcę wam przypomnieć takie stare porzekadło, które odnosi się do definicji obłędu, szaleństwa. Czym więc jest obłęd i szaleństwo? Powtarzaniem ciągle tych samych rzeczy, licząc, że da to inny wynik. Tak. Niektórzy biorąc pod uwagę, co właśnie Polska odpierdziela, jakby zapominając historię, która chyba zaczyna zataczać koło. Zaczynają się zastanawiać, czy szaleństwo nie jest naszą przewarą narodową, ale to, drodzy Państwo, był tylko taki żarcik kosmonautyk, A teraz już odnoszę się o co, o, co, o co mi chodzi w kontekście naszej opozycji. Minęło 7 lat. Od 2015 roku, kiedy to platforma obywatelska i wówczas rządzące partie dostały koncertowo po tyłku, wygrał Pis, i oni chyba nie dość, że się cały czas z tego nie otrząsnęli, to jeszcze cały czas szukają winnych nie tam, gdzie oni są, i cały czas próbują tych samych metod walki o wyborce, czyli mówiąc krótko, ich recepta. Na wygraną, moim zdaniem, brzmi mniej więcej tak. Głosujcie na nas, bo nie jesteśmy pisem. Mieli już całą masę wyborów, w których mogli się przekonać, że bycie antypisem i mówienie głosujcie na nas, my nie jesteśmy pisem. Pis jest zły, a my nie jesteśmy pisem. No, nie działa. Koncertowo dostali już w pierdziel w bardzo wielu wyborach i okazuje się, cały czas brną w to samo, bowiem w Sejmie odbyło się takie spotkanie liderów partii politycznych, właśnie PSL-u, Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050. Z nowoczesnej chyba nikt nie zaprosił, chyba już nawet nie udają, że to jest jakaś tam samodzielna i licząca się partia. I wyraźnie jest powiedziane, że to było niby, że debata opozycji w Sejmie na temat Konstytucji ale wyraźnie widać, że to jest taki zaczątek do budowania koalicji, którą ja sobie roboczo nazwę Antypisem, i nawet już, jak donosi Rzeczpospolita w artykule w Sejmie protokół rozbieżności opozycji, no ta opozycja ogłosiła już nawet protokół rozbieżności. No to jak się ustala protokół rozbieżności, no to musiały być jakieś negocjacje. Jak musiały być jakieś negocjacje, to w jakimś celu. Biorąc pod uwagę, że Biorąc pod uwagę, że tutaj cel jest oczywisty, czyli wygranie wyborów, no to wyraźnie widać, że opozycja, tak definiowana, jak już powiedziałem wcześniej, znowu będzie próbowała iść do najbliższych wyborów, a te już za kilka, jeśli będą przedterminowe, do kilkunastu, jeśli odbędą się w terminie miesięcy, czyli czasu niedużo, i oni do tych wyborów znowu będą próbowali pójść jedną wielką koalicją. Antypis i pod tą koalicję właśnie sobie zrobili protokół rozbieżności. Co jest w tym wszystkim ciekawe? Ciekawe jest to, że w ramach tego protokołu yy, rozbieżności nie są nawet yy, Pewni, czy aby na pewno chcą iść razem do wyborów, czy jednak powinni pójść osobno? I tutaj będzie cytat z artykułu z Rzeczpospolitej pod tytułem W Sejmie protokół rozbieżności opozycji. Donald Tusk nie rezygnuje z nacisku na wspólną listę, przekonując, że ma szansę na wynik znacznie powyżej. 50%. Lider PSL, Władysław Kośniak-Kamysz, nie rezygnuje z przekonywania, że to zły pomysł, a proste dodawanie elektoratów nie ma żadnego sensu. To do pierwsza fundamentalna różnica. Tak, czyli oni, drodzy Państwo, nie, nie mogą się nawet dogadać, w jaki sposób chcą do tych wyborów iść, ale biorąc pod uwagę, jaki potencjał ma Platforma Obywatelska, która aktualnie jest drugą siłą w polskim parlamencie. I w sondaży wynika, że jest, no ma też no, no dru, drugie poparcie w Polsce, pierwsze ma PiS, a PSL raczej zwykle bywa poniżej progu wyborczego, no to raczej przepchną pomysł, pomysł Donalda Tuska i będzie wspólna lista wyborcza, a PSL będzie miał wybór. Albo spróbuje znaleźć sobie nowego Pawła Kukiza, trochę na plecach, którego dozbiera sobie ten jeden, dwa brakujące punkty procentowe, a potem zrobi z nim co zechce, albo też właśnie wejdzie do tej nowej. Koalicji. Problemem jest natomiast to, a w zasadzie śmiechawą moją jest to, i dlatego na samym początku pozwoliłem sobie przywołać tą definicję szaleństwa, że taka jedna wspólna lista, yy, którą ja osobiście nazywam antypisem, już była. Nazywała się Koalicja Obywatelska POPSL-SLDN. Z kropką z przodu. Zieloni. Czyli była już jedna wielka koalicja, ona była bodajże do wyborów do europarlamentu, w której była jedna koalicja, jedna lista platform Obywatelskiej, PSL-u, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Nowoczesnej i Zielonych. I jak wyszło? Tak wyszło, że w tyłek dostali. PiS wygrał z nimi w cuglach. Ale tak wyszło, że dzięki temu na przykład Leszek Miller jest eurodeputowanym. Nam się strasznie cielić, strasznie kłócili i tak dalej, a po wszystkim e, Władysław Kosiniak-Kamysz miał straszny problem, bo praktycznie całkowicie PSL przez udział w tej koalicji obywatel europejskiej, koalicji Oby europejskiej praktycznie w całości stracił swój e, taki konserwatywny elektorat w dużej mierze wiejski i potem wymyślił sobie, że przebranduje PSL na par z partii rolniczej na partię centrową. Moim zdaniem dlatego, że zdał sobie sprawę, że na wsi, wśród elektoratu, zwłaszcza konserwatywnego, to nie ma już czego szukać. A dlaczego? A no, dlatego, że PSL przed, tym, przed tym, tym, tym tworem, który mi osobiście przypominał Frankensteina, takiego politycznego, czyli koalicją europejską, miał właśnie duży elektorat rolniczy. I ten elektorat rolniczy składał się z grubsza, w moim odczuciu, z dwóch. Pierwsze to były ziomkostwa, czyli różni ludzie w jakiś sposób skoligaceni, spokrewnieni lub będący, nazwijmy to w inny sposób, osobiście zainteresowani, żeby PSL miał się jak najlepiej, bo byli no, w jakiś sposób powiązani z tą partią. To jest partia, która ma bardzo wielu członków, jest bardzo silna w terenie, wiadomo, że bardzo dba o swoich ludzi. I w związku z tym no ona ma bardzo duży taki elektorat żelazny, a ponieważ wywodzi się ze wsi, no to zwłaszcza na wsiach tego elektoratu takiego ma bardzo dużo. Druga część ich elektoratu wiejskiego to elektorat taki właśnie konserwatywny, taki typowy chłop, chłop, który wyznawał tradycyjne wartości. No, jak taki tradycyjny chłop, który wyznawał tradycyjne wartości, zobaczył swojego lidera razem z panem tęczowym, który był zaprzeczeniem tradycyjnych wartości, a w dodatku, który usiłował mu kazać, żeby na pana, który identyfikuje się jako kobieta, mówił pani, i żeby zmienił swój język na tyle mocno, żeby przestał mówić. Kobieta, tylko zaczął mówić osoba z macicą, to stwierdził, że ten jego lider to chyba o, i tutaj to jest zwykle brzydkie słowo oznaczające w wulgarne, wulgarne, w sposób wulgarny, narządy, narządy no, genitalia żeńskie. No i stwierdził, że, że ma to gdzieś. Zwłaszcza, że jednocześnie bardzo dobrą kampanię zrobił sobie PiS i zaczął rozdawać maksymalnie dużo pieniądze Polaków właśnie na wsi i zaczął robić tam kampanię, zaczęli jeździć po małych miejscowościach, wręczać jakieś czeki, przekazywać jakieś radiowozy itd. itd. I ten, i ten PSL-owski korowy elektorat poszedł sobie do PiSu. Także pan Władysław Kosiniak-Kamysz dobrze mówi, że taka koalicja będzie miała poparcie wcale nierówne sumie poparć każdej z tych partii, gdyż bardzo dużo ludzi, którzy na przykład Mogłoby zagłosować na przykład na Polskę 2050, za cholerę nie zagłosuje na formację, w której jest też Władysław Kosiak-Kamysz. Albo ktoś, kto jeszcze się nie przekonał, że Platforma Obywatelska jest partią, hmm, nazwijmy to biznesmenów, tylko z nazwy, a tak naprawdę to też jest partia socjalistyczna. O tym za chwilkę jeszcze będzie w tym materiale. No i może mógłby za zagłosować na Platformę Obywatelską, która. Przynajmniej kiedyś kreowała się na partię liberalną w dobrym tego słowa znaczeniu, że tam niskie podatki 3 razy 15% i tak dalej. I jak usłyszę, co razem z lewicą nie ma kurde takiej opcji, i tak już płacę strasznie duże podatki, nie chcę płacić jeszcze większych podatków, żeby te, i tutaj zwykle pada brzydkie słowo, mieli więcej forsy na rozdawanie. I tutaj zwykle też pada brzydkie słowo. Także nawet jeśli te wszystkie partie opozycyjne mają w sumie 50%, to nie. Nie uzyskają w sumie razem 50%. Yy, zwłaszcza, że. Yy, yy, zwłaszcza, że. No to jeszcze raz. A, dobra. Także tyle. Także. I to o tym się już te partie, no za wyjątkiem Szymona Hołowni, czyli Polski 2050, przekonała, Ale mi się wydaje, że Szymon Hołownia umie czytać, a jak nie, to może sobie wynająć kogoś, kto umie czytać i mu przypomnij, jakie były wyniki koalicji europejskiej, jak koncertowy wpierdziel dostali. Teraz, drodzy Państwo, będzie dokładnie tak samo. I jest to poniekąd trochę tragedią naszego kraju. Nie dlatego, że. Yy, że ci ludzie nie wygrywają, bo ci ludzie, moim skromnym zdaniem, nie zasługują, żeby wygrać, ale problem jest taki, że nie ma na kogo głosować i że przez to nie dość, że PiS rządzi, to jeszcze PiS wie, że może rządzić w sposób zły, bo i tak będą ludzie na niego głosować. To jest zasadnicza różnica na przykład między Orbanem a panem Kaczyńskim, że Orban ma bardzo silną opozycję, i Orban wie, że jak wkurzy swój włas, swoich własnych e, obywateli, to bardzo szybko straci władzę. Natomiast pan Kaczyński doskonale sobie zdaje sprawę, że może na przykład e, narażać bezpieczeństwo Polski i Polaków, robiąc jakieś bardzo ryzykowne ruchy, a i tak ludzie będą na niego głosować, bo nie ma na kogo. I, 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 i tyle. I tutaj wracamy może do tezy, która była na samym początku. I jeszcze za chwilkę sobie też troszeczkę o faktach porozmawiamy więcej. Um, tak zwani liderzy, moim zdaniem, tej opozycji, tak rozumianej, jak już powiedziałem, moim zdaniem w 2015 roku przeżyli szok. Autentyczny szok. Szok i niedowierzanie. To jest. Takie coś, jakby ich po prostu ktoś kije, idą sobie na spacerze, gwizdzą, jest fajnie, miło, sympatycznie, nagle bach, ktoś ich zdzielił sztachetą w web, Coś takiego. Ja Przypomnę, że 2015 rok na samym początku to ówczesny prezydent pan Komorowski był przekonany, że nie tylko wygra wybory, on był z Platformy Obywatelskiej, że nie tylko wygra wybory, ale że wygra je w pierwszej turze. A potem myśleli, że przegrają z tym, Pi że, że PiS przegra i tak dalej, i tak dalej. Się okazało, że wygrał i to jeszcze bardzo, bardzo wysoko. Na tyle wysoko, że mógł rządzić samodzielnie. Mówię tu oczywiście przez PiS, mam na myśli PiS, y, Solidarną Polskę i y, y, y tych ludzi pana Gowina, czyli porozumienie, prawda? I, I to był dla nich szok. I oni się z tego szoku do dzisiaj nie otrząsnęli. Oni cały czas myślą, że my Polacy, żeby nie było nie głosowałem na PiS, ale mówię tutaj jako naród, że my Polacy po prostu żeśmy e, zgłupieli, że my mieliśmy jakąś pomroczność jasną, że my zrobiliśmy coś bardzo bardzo dziwnego i my się zaraz otrząśniemy i zaraz będziemy znowu na nich głosować. I oni myślą, że są po prostu fantastyczni i zajebiści i tylko z jakiegoś powodu ludzie tego na razie nie widzą. Wcześniej widzieli, ale przestali. No, ale taka jest nieprawda. Prawda jest taka, że PiS wygrywa z dwóch powodów. Pierwszy, pozwolę sobie mówić później, ale drugi, jest taki, że ci panowie wcale nie są zajefajni. Ci panowie są przeciwnością zajefajności. Ci panowie są tak zgrani, tak nudni, tak. tak. tak miałcy i nijacy, a do tego jeszcze. Często mają tak duże zaplecze wpadek i złych decyzji, że ludzie, którzy serdecznie nienawidzą pisu, bo na przykład ciężko pracują i nie mają ochoty, żeby im zabierać tak wielu pieniędzy w podatkach, i oddawać tym, którym się nie chce pracować, albo którzy mają oszczędności, i którzy sobie rwą włosy z głowy, jak widzą, jak im inflacja, wywołana w dużej mierze do pieniądza to była decyzja polityczna te, ta inflacja im te oszczędności zżera. Ci ludzie serdecznie nienawidzą PiSu. Oni by zagłosowali na kogokolwiek, kto byłby sensowny, tylko ci ludzie uważają, że nie ma nikogo sensownego i już wolą głosować na PiS niż na tych ludzi. I to jest. I to jest powód. PSL, Platforma, Lewica Polska 2050 przez 7 lat. Oczywiście oczywiście nie każda ta partia wtedy istniała, Polska 2050 nie istniała, ale generalnie oni cały czas gadają tylko antypis, antypis, antypis. Pis to źle, pis to tamto. Teraz sobie jeszcze znaleźli praworządność. Słowo wytrych, którego wielu ludzi nie rozumie. A cała masa ludzi bardziej świadomych zdaje sobie sprawę, że przed pisem też nie było praworządności, tylko było przegięcie w drugą stronę. I cały czas nie mają uświadomionego, że większość ludzi ta, ta kwestia nie interesuje. Więc zostaje tylko antypis, 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 nie jesteśmy pisem, głosuj na nas. Zero realnego pomysłu na Polskę. Zero realnego programu wyborczego, zero jakiegoś konstruk... jakiejś konstruktywności, tylko głosuj na nas, bo nie jesteśmy pisem. A szczytem tej takiej mamałygi, jaka tutaj wychodzi, takiej trochę niepoważności, jest to, co robi Platforma Obywatelska, której zdaje się teraz przynajmniej medialnie, tak wodzirejem jest pan Donald Tusk. Słuchajcie. Wiecie sobie, co wymyślił, jaki postulat ma i z którym teraz jeździ po Polsce i lansuje, pan Donald Tusk, przypomnę, lider partii, która teraz to już cholera wie, jak ona jest oficjalna, ale przynajmniej kiedyś była liberalna w dobrym tego słowa znaczeniu, która miała być partią przedsiębiorców miała być partią ludzi dobrze wykształconych miała być partią kapitalistyczną w dobrym tego słowa znaczeniu. A jaki pomysł na, na pomysł ma pan Donald Tusk, żeby być jeszcze bardziej socjalistycznym niż PIS? To Już przypomnę, że to jeszcze za czasów pana Schetyny padły słowa, wtedy on był przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, teraz gdzieś znikł, przynajmniej medialnie. Ale on za czasów, gdy był przewodniczącym Platformy Obywatelskiej powiedział takie zdanie. Nic, co zostało dane, nie zostanie odebrane. Te słowa nigdy nie zostały odwołane, ani żaden kolejny włodarz Platformy nie powiedział, że z tego rezygnują. Oznacza to, że zapowiedź Platformy jest taka, że będzie co najmniej tak samo socjalistyczna jak PiS. Że jeżeli PiS jakiś socjalizm, typu 500 plus, czy coś innego wprowadził, to platforma, jak wygra, to utrzyma. A do tego jeszcze mają nowe pomysły na socjalizm. Na przykład pan Donald Tusk wymyślił sobie, że trzeba dać budżetówce 20% podwyżki. I żeby nie było wątpliwości, to nawet ma swoje. swoje Uzasadnienie, bo ludzie w budżetówce naprawdę zarabiają niewiele, a w dodatku jeszcze od dawna nie mieli podwyżek, a wysoka średnia w budżetówce bierze się z tego, że jest tam bardzo dużo polityków poupychanych na urzędniczych stanowiskach i oni zarabiają bardzo dobrze. Normalni urzędnicy zarabiają słabo albo nawet bardzo słabo. Za to robi się, za to robi się. Za to robi się z tego, przepraszam. Wysoka średnia. Tak? Jak ja zarabiam 2000 zł, a jakiś inny pan zarabia 98 tysięcy złotych, to średnio każdy z nas zarabia po 50 tysięcy, ale ja nadal mam tylko 2000, on nadal, a on cały czas ma 98. Czyli z fantastycznie zarabiających polityków na urzędniczych stanowiskach. I fatalnie zarabiających prawdziwych urzędników robi się całkiem wysoka średnia. Ale generalnie ci ludzie mało zarabiają. Tyle, także teoretycznie jest to dobry pomysł. Tyle tylko, że po pierwsze, jak ten pomysł wejdzie w życie, to ci politycy na urzędniczych stanowiskach też dostaną 20% podwyżki. A po drugie, kurde, przecież budżet państwa jest w fatalnym stanie. Już były problemy, prawda? Przez ostatnie dwa lata zadłużono nas niesamowicie, dlatego poza tym oficjalnym długiem jeszcze mamy dług ukryty w tych wszelkich instytucjach. Wielokrotnie tu jak to tam było pochowane. Teraz mamy kryzys. Rząd, żeby obniżyć ceny dosiwków energii. Porezygnował z części podatków, na przykład w paliwie, do tego jeszcze poryzygnowali z części podatków w podstawowych produktach żywnościowych, czyli już było źle z kasą, a jeszcze do tego, a jeszcze do tego, um, jeszcze do tego zmniejszyli wpływy, są większe wydatki, chociażby ze względu na konieczność utrzymywania ponad dwumilionowej, już niedługo będzie pewnie prawie trzymilionowej rzeszy uchodźców z Ukrainy. No, jest fatalnie z finansami. I co w tym momencie produk proponuje pan Donald Tusk? Jest zwiększenie poziomu socjalizmu. Jeszcze większe wydatki. No to przecież to każdy, kto wie, jak działa gospodarka, jak działa mikroekonomia, jak działa makroekonomia, jak działają pewne mechanizmy rynkowe, to wie, że to jest droga do przepaści. No i teraz ja się, się zastanawiam, kto jest elektoratem, pod który uderza Donald Tusk i Platforma Obywatelska. Bo jeśli ludzie znający się na gospodarce i tak dalej, do których tradycyjnie uderza Platforma Obywatelska, no to w tym momencie Donald Tusk zraża swój własny elektorat. No bo kurde, są partią, która twierdzi, że jest, że stawia na zaradnych ludzi, którym w życiu wyszło, i chce, I chce zwiększyć poziom socjalizmu w Polsce, czyli chce im jeszcze więcej pieniędzy zabrać, żeby urzędnicy, których przedsiębiorcy serdecznie nienawidzą, mieli więcej kasy. Proszę bardzo, to jest troszeczkę tak, jakby ksiądz yy, powiesił w kościele obraz diabła i dziwił się, że ludzie z kościoła wychodzą. No bo oni jednak woleliby się modlić do Boga, a nie do szatana. Tak samo tutaj, jak masz partię, ludzi, którzy są... Dojeni podatkami i którzy czują, że płacą za wysokie podatki, to nie proponujesz zwiększania wydatków. No, to jest oczywiste. Nie wiem, czemu Dodaltus tego nie rozumie. Może dlatego, że też chce być partią socjalistyczną, może dlatego, że przedsiębiorcy realnie w Polsce nie mają żadnej partii. I tutaj pojawia się bardzo ciekawa rzecz że jak wychodzi z ostatnich tam sondaży przedwyborczych, te sondaże w ogóle są bardzo, bardzo bardzo nieciekawe. Znaczy one są bardzo różne. Z jednych wychodzi, że PiS rośnie w siłę, z drugich wychodzi, że PiS spada na łeb, na szyję. Generalnie moim zdaniem z tych sondaży to wychodzą tylko dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że no sondażownie już generalnie już dawno utraciły swój autorytet. To jest moim zdaniem Pierwsza rzecz, która z nich wychodzi, a druga, i to wychodzi w każdym z tych sondaży, że jest dwucyfrowy odsetek ludzi, którzy są bardzo mocno wkurzeni i nie pójdą w ogóle na żadną partię głosować. I którzy czekają na partię, którą można głos, mogą, można, mogą głosować. I ten odsetek jest rzędu 18 do nawet 25% ludzi. Ludzi, którzy zwykle głosują, chętnie by poszli, ale żadna z tych partii. Żadna z tych partii, która jest aktualnie, nie nadaje według mnie się do głosowania. Każda z tych partii, która jest aktualnie, łącznie z Konfederacją, ich mierzi i nie będą na nią głosować. Zwykle chodzili, teraz nie chcą pójść. 25%. Bo oczywiście są też tacy ludzie, którzy w ogóle nie chodzą na wybory, mają gdzieś. I jest oczywiście dużo więcej, ale tutaj mówię o ludziach, którzy po prostu wręcz krzyczą i błagają. Niech wreszcie powstanie jakaś uczciwa partia, która jednocześnie jest uczciwa i jednocześnie nie jest bandą pi, 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 pi. Partia, biorąc pod uwagę, że mamy zalew partii socjalistycznych, to zakładam, że ludzie czekają na partię, która będzie niesocjalistyczna, która zamiast dbać o tych mitycznych najbiedniejszych, którym się wszystko należy, będzie dbała o tych ludzi... Ee, Którzy mają to wszystko finansować? Tych rzekomych bogatych, którym się tylko zabiera, zabiera, zabiera i zabiera. Ja przypomnę, że według Pisu, jeśli zarabiasz jakieś 4000, to jesteś w klasie średniej, więc do tych bogatych prawdopodobnie ty też się zaliczasz. I tyle, drodzy państwo. Przykre, ale taka kurde, prawda? Największą siłą Pisu, jest, jest opozycja, która jest po prostu miałka i nijaka. Ale jest też druga siła, która po prostu sprawia, że no, część ludzi lubi być okłamywanych. I jak słyszy mity o potędze, nasłucha się pewnej tel telewizji, jak to Zachód nam wszystkiego zazdrości, to w to wierzy. Nie pamiętam, kto to powiedział, chyba Goebbels, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. I niestety ten zbrodniarz, mam nadzieję, że smaży się w piekle, miał rację i dlatego też o pewnych rzeczach jesteśmy uinformowani jak mantra, na przykład, że nie wiem, ten długopis jest skuteczny i bezpieczny. No, no jak mantra, nie? No eee, i tyle. Poza tym jeszcze społeczeństwo w Polsce jest nierówne. Wiele ludzi nie rozumie, jak to może tak być, że PiS wygrywa wybory rozdając nam Polakom nasze własne pieniądze. To jest bardzo proste, PiS rozdaje pieniądze nie tym Polakom, którym zabiera. Po prostu jest część Polaków, która jest beneficjentami programów socjalnych, mówię o beneficjentach Persaldo, czyli z tych przepływów socjalnych korzysta. Więcej im PiS w cudzysłowie daje niż zabiera. I ci ich lubią, ci na nich głosują. A druga część to są ci, którzy więcej tracą. I tyle. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Nie ugrywam, że sam bym chętnie jakąś taką partię zobaczył, na którą można by głosować. Bo na razie to nie ma na kogo. I dotyczy to każdej jednej partii, która jest obecnie w Sejmie. Nie tylko tych, które sobie brały udział w tym, w tym wydarzeniu, że się tak wyrażę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!